Mecz Wiślanie Jaśkowice, Podlasie, Biała Podlaska w ramach 14. kolejki 3. Ligi Grupy 4. Ale przyzwyczaiły nas zespoły Wiślany czy Podlasia do tego, że ich mecze są Rakowski. Z długim zagraniem Adrian Rakowski. Stoją twardo na nogach zawodnicy. Teraz będzie szansa dla Adisy. Strzał bardzo mocny obok spojenia krótkiego. Na krótki słupek Misztal musiał interweniować, ta piłka zmierzała do bramki. Wiślanie mogli objąć prowadzenie w tym meczu. Wiśniewski, piłka zmierza do bramki, Misztal nawet nie łapał, nie ryzykował. Lepiasz ma trochę więcej miejsca wewnętrzną częścią na prawą stronę w kierunku Packa. Grał Lepiasz, teraz jest strzał z daleka, jest interwencja Robka. O, wydawało mi się, że uciekła mu uderza piłka. Na bramkę Misztala i w jaki sposób? Adisa Monsuru zostawia Wiśniewskiemu, lewa noga, tylko patrzył jak leci piłka. Walka w powietrzu w środku pola, kto pierwszy ustabilizuje Podlasie, rusza Wyjadłowski, jest już w polu karnym Mateusz Wyjadłowski, ależ blisko, żeby piłka po długim rogu wpadła do bramki Robka, ale gdzieś tam jeszcze interwencja i będzie rzut rożny dla Podlasia. Wreszcie piłka spadła pod nogi, a nie na wysokości pierwszego piętra. Krasuski podciąga, Krasuski, prostopadle do Radwanka, Radwanek, Misztal! Bardzo dobra interwencja. Podciągnął teraz Krasuski, trochę dryblingu wreszcie w tym meczu. Prostopadłe zagranie do Radwanka, nie ma spalonego, strzały wprost Rafała Misztala, ten dobrze... I teraz szansa dla Packa, jest pierwszy strzał w drugiej połowie, zatrzymuje piłkę. Bracie piłki, goście, Wiśniewski, czekamy na dośrodkowanie Adisa. Wraca piłka do Rakowskiego, długo konstruują tę akcję podopieczni Skrzyńskiego. Strzał głową, brawo Misztal, ależ teraz był na posterunku. Rafał Misztal po tym dośrodkowaniu długo szukali momentu na to, żeby wstrzelić piłkę w pole karne zawodnicy Wiślan. Skrzydle. Lepiasz teraz gdzieś tam idzie w jego kierunku, ale zobaczymy, to się może zmieniać też w kolejnych akcjach. Wiśniewski z kolei dośrodkowanie, nie było komu przeciąć tej piłki, a właściwie był jeszcze tam Radwanek. Rusza Wiśniewski. Podchodzi Radwanek i Monsuru. Wiśniewski nieatakowany przez niego, jest już w polu karnym. Wiśniewski, krótki słupek broni Misztal. A zobaczymy, co pokaże nam Dominik Cholewa. Na razie tylko jeden gol w trzeciej lidze, ale to jest taki... teraz jeszcze strzały broni Ropek. Była sytuacja dla... Innymi 7 punktami przewagi na tę strefą spadkową. Budują cały czas tę przewagę, żeby nie walczyć w tym sezonie. Utrzymanie to ich cel. Teraz Cholewa. Lewa noga Cholewa! Obramowanie bramki. Chyba tam, nie wiem, czy słupek, czy poprzeczka. Zaraz zerkniemy. Najlepsza chyba szansa Wiślany w tym meczu. Muchy Cholewa. Zdobycie. Lewiński bezpośrednio pod pole karne Misztala. Teraz piłka do Cholewy. Cholewa spalony. Od razu powędrowała w górę chorągiewka sędziego bocznego. Dominik Cholewa swoją sytuację wykorzystał, ale arbitrzy byli tutaj pewni, że na spalonym jest Dominik Cholewa. Teraz z prawej strony dośrodkowanie Boćka, wbiją zawodnicy z Podlasia, Wiśniewski do Marszalika z pierwszej piłki lewą nogą. Piszemy Lewińskim, taka rozmowa chyba bez słów, ale zobaczmy. Marszalik, tak jest, jest uderzenie Marszalika, no leciała jak rakieta ta piłka. Marszalik do Dynarka, na ścianę wraca piłka do Marszalika, jeszcze raz do niego szła futbolówka. Teraz ratują się jak mogą piłkarze z Podlasia, jeszcze będzie groźniej. Wiśniewski, miękkie dośrodkowanie, długi słupek, nie ma Radwanka, jest strzał Cholewy obok bramki. Wiślanie, Podlasie 0-0. Dziękujemy za tę transmisję i do usłyszenia na kolejnych zawodach.